Tragedia w Szczerbicach. Wybuch gazu niemal wysadził w powietrze dom. Do zdarzenia doszło dzisiaj w nocy przy ulicy Rybnickiej. Z obrażeniami drugiego stopnia do szpitala trafił jeden z domowników. Wstępne ustalenia strażaków potwierdzają, że prawdopodobnie przyczyną wybuchu było złe podłączenie butli. Tyle pozostało z domu jednorodzinnego przy ulicy Rybnickiej w Szczerbicach w gminie Gaszowice po wybuchu butli z gazem. Do tego tragicznego zdarzenia doszło około godziny 11 wieczorem. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje, opowiadają nam sąsiedzi, których wybuch wyrwał z łóżka. No i po prostu słyszałem huk, bo też myślałem, że chałupa do góry podskoczyła. No i to wszystko. Wyskoczyłem na podwórko, patrzę, że ten dom się pali tam, że dym idzie. No i słyszałem tam, jak sąsiad krzyczał jeszcze tak, boli coś takiego tam. Ja na dole mieszkam, ja nie da sobie pozwolić, bo miał telewizor puszczony, ale od wnuczki chłop widział, nie? Znaczy widział, że kurz leci u niej i prędko dzwonił po straż pełny. Po tym, jak jeden z sąsiadów wezwał pomoc, na miejsce bardzo szybko dotarli strażacy z OSP oraz z państwowej jednostki z Rybnika. Po wybuchu ogień bardzo szybko ogarnął cały budynek, więc bałem się, że i mój dom będzie zagrożony, wspomina Czesław Brachman, którego dom sąsiaduje bezpośrednio z uszkodzonym budynkiem. Pilnowałem tego, no ale taka mrzawka troszkę wpadała, no a wiatr był dość przychylny, że to nie szło na mój dom, tylko tak w bok trochę. Strażacy natychmiast rozpoczęli walkę z żywiołem, który ogarnia cały budynek. Ogień zajął parter, poddasze i klatkę schodową. Akcja była bardzo niebezpieczna, relacjonuje rzecznik rybnickich strażaków Bogusław Łabęcki. Ze względu na to, że cały czas strażacy obawiali się o zawalenie się tego budynku, także musieliśmy w pierwszej kolejności podeprzeć konstrukcję, strop. Dopiero później mogliśmy wejść do środka i dogasić palący się przedmiot. Wybuch zniszczył całkowicie ścianę frontową domu, resztę zniszczeń dokonał pożar. W wyniku tego tragicznego zdarzenia ucierpiały dwie osoby. Mężczyzna w wieku 45 lat oraz kobieta w wieku 71. Mężczyznę pogotowie ratunkowe przewiozło do szpitala. Miał on poparzenia drugiego stopnia, ponad 50% powierzchni ciała. Natomiast kobieta nie zgodziła się na przewiezienie do szpitala przez pogotowie. Jak już ustalili strażacy, przyczyną wybuchu był wyciek gazu z 11-litrowej butli, która zasilała kuchenkę, oraz nieprzystosowanie całego budynku do używania gazu. Straty wstępnie oszacowane na 40 tysięcy złotych będą jednak znacznie większe. Dziś bowiem na miejscu był inspektor z nadzoru budowlanego, który po dokładnych oględzinach nakazał rozbiórkę budynku. Jak się dowiedzieliśmy w Gaszowickim Urzędzie Gminy, poszkodowana rodzina może liczyć na pomoc ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej.